Po co jeść lody z grzybami? Czy ziarna najczęściej spotykanego chwasta w Polsce kryją w sobie moc? Oraz czy świecenie sobie na rejca stroboskopem za 5,5 tysiąca euro może nas wysłać na podróż psychodeliczną? Odpowiedź na wszystkie te pytania i więcej znajdziecie w dzisiejszym materiale. Nie wiem, czy wiecie, ale według YouTube'a to jest idealny wstęp do odcinka. Po prostu olej wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Od razu mięsem po ryju, żeby ktoś, kto to będzie oglądał, był tutaj nakręcony na twój content. Co o tym myślicie? Podobał wam się taki wstęp, czy raczej mam wrócić do swoich klasycznych? Dajcie znać w komentarzu. No i do tego wstępu stwierdziłem, że chcę nagrać, że gdzieś tam się wychylał z krzaka pokrzywy. Wiecie, jak ciężko teraz znaleźć porządny krzak pokrzywy? Myślałem, że będą takie 1,50 m i ja się stamtąd wychylę. A to coś tutaj, o, to jest jedyne sensowne, co mi się udało znaleźć. Sięga mi... Ała, kurwa. Maksymalnie do kolana. Cała pokrzywa po prostu tutaj nam zdechła. I pomimo tego, że wrzesień był i nie mam mu nic do zarzucenia, to chyba już nie możemy dłużej ukrywać, że nadchodzi jesień, nadchodzi szara dupa, a odporność naszego organizmu w tym okresie jest najbardziej narażona na wszystko. Dlatego też stwierdziłem, że zrobię drugie podejście do suplementacji tego dziada, swoją drogą bardzo ładnie pachnący grzyb, gdyż ostatnimi czasy zmagam się z taką, można powiedzieć, lekką depresją, a jedną z funkcji tego czerwonego pana jest właśnie poprawa nastroju, przynajmniej u niektórych. Ja tylko przypominam, że amanita jest straszliwą trucizną i nikomu jej nie polecam. Dlatego stwierdziłem, że poeksperymentuję na sobie i materiał z tego umieszczę pod koniec tego filmiku, także oglądajcie do końca. A jeśli już o grzybach mowa, to nie mogła w tym odcinku zabraknąć Kuby z Meshupa, którego pojechałem odwiedzić do Krakowa. Smakowity. I to on opowie wam, jaki jest plan na dzisiejszy odcinek. Oczywiście nie licząc tej lampy stroboskopowej, o której powiem wam w dalszej części tego materiału. Plan jest taki, że zrobimy grzybowy jogurt i grzybowe lody. Zrobimy też soczek pomidorowy z grzybami z mashupem i pokażę wam, jakie fajne dodatki można dodać, żeby wzmocnić jeszcze działanie i fajnie tą synergię wydobyć tak naprawdę z naturalnych produktów. Z mojej perspektywy jest to smaczne. Zobaczymy, jak ocenisz ty, Alec, nie? Udaliśmy się więc do pobliskiego sklepu, żeby znaleźć wszystkie potrzebne nam składniki, w tym lody. Oraz na targ. Okazuje się, że w Krakowie są zarąbiste targi ze zdrową żywnością. Zazdro. Tak, koszulkę masz dobrą, jestem na grzywach. Cały czas. Cały czas. Robimy lody. Lody uważam, że najlepiej użyć śmietankowe, bo to jest fajnie się łączy ze smakiem grzybów, nie? Bierzemy mashupa. A mashupa ile dajesz? Kupienia? Ja daję porcję, normalnie łyżeczkę taką, nawet ja to dla siebie to generalnie biorę nawet większą porcję, nie płaską łyżeczkę, tylko więcej, ale daję go tak, no tak syto, nie? Myślę, że to jest gdzieś tak płaska łyżeczka. Drugim dodatkiem, który daję w ogóle do lodów śmietankowych, uważam, jest fajny, jest sól, bo smakują trochę jak słony karmel, ale rzeczą, która w ogóle robi niesamowitą robotę, powiem wam, że jest olej z pestek dyni. Trzeba go trzymać w lodówce, natomiast jest zdrowy, działa antypasożytniczo, ma kilka fajnych właściwości, ale smakuje jak takie masło orzechowe w płynie. Zresztą zaraz spróbujesz, jak to wszystko ze sobą pasuje. Można do tego dodać parę orzechów na przykład, żeby to było jeszcze bardziej syte i jeszcze bardziej działające, ale proszę testować, panie Alex. Wygląda zacnie. Kurde, faktycznie ta dyniowa polewa. Olej z dyni samodobro, nie? No. Słuchajcie, te lody od Kuby były zarąbiste. Wróciłem z Krakowa i pierwsze co zamówiłem, olej z dyni, także czekam, aż do mnie dojedzie, gdyż muszę wam powiedzieć, że przez ostatnie 3 miesiące moim śniadaniem, które uwielbiam i które zarąbiście na mnie działa, są 2 lody i kawa. Dla większości z was może być to totalne szaleństwo, no bo jak to tak, cukier to przecież jest niezdrowe, z kawą lody, Jezus Maria. Też siebie troszkę biczowałem swoim podejściem do tematów śniadaniowych, ale stwierdziłem, że przecież mam ADHD, więc mogę. Temat lodów i ADHD będę jeszcze poruszał w kolejnym odcinku o tym neurotypie, bo nagrywa się, szykuje, także będzie. Ale te lody, które zaproponował Kuba, mi się wydaje, będą takim sweet spotem pomiędzy czymś niezdrowym i smacznym, a czymś zdrowym i w sumie też smacznym. Także
Win-win. Oczywiście jeśli chodzi o te grzyby do suplementowania, a mianowicie soplówkę z kordycepsem, a także inne fajne grzybki, znajdziecie wszystkie informacje w opisie wraz z moim kodem zniżkowym. A my lecimy do kolejnego przepysznego dania, jakim będzie białkowy jogurt grzybowy, po którym opowiem Wam o tej zarąbistej, psychodelicznej lampie, która mryga na nas stroboskopem i po prostu niesamowite rzeczy się dzieją. Mamy nasiona pokrzywy, bardzo fajna rzecz. Te nasiona pokrzywy nie są drogie. Polecam Wam to kupić, bo nasiona pokrzywy działają na anemię, wzmacniająco, ogólnie po prostu dodają krzepy. Podnoszą też poziom testosteronu, w niektórych publikacjach pisze. Tego nie wiem na 100%, ale na pewno na mnie to fajnie działa, nie zmienia smaku potraw, a ma super działanie takie korzystne dla organizmu. Piesku, a Ty co jesz dla krzepy? Podzielisz się z nami? Nie, wszystko zjedzone. Zresztą suszenie na słońcu w ogóle daje dużo fajnych właściwości. Między innymi grzyby, jak się suszy na słońcu, to można zwiększyć ich właściwości kilkukrotnie. Aha. Na przykład pod kątem produkcji witaminy D. Innym takim procesem, który faktycznie zmienia właściwości, o tym warto poczytać, bo jest liofilizacja, nie? Niby też forma suszenia. A na przykład właśnie na morelach to pokazuje, jak wiesz, jak zmieniają się wartości odżywcze na korzyść. Cukier tak jakby w smaku jest wyczuwalny, a indeks glikemiczny niski. Tak mamy daktyle królewskie, one też są fajne. I to jest kawał daktyla. To jest duże, to ma taką małą pesteczkę. Bardzo słodkie, bardzo zdrowe, dużo witamin. Bardzo dobry zamiennik. A ty lubisz dużo cukru, Aleks, nie? Bardzo dużo kwasów nienasyconych, bardzo dużo fajnych witamin, poprawiają głowę, nie są drogie. Powiem Wam, że ten skyr jest bardzo fajnym jogurtem, bo zawiera 12 gramów białka, nie? Tak jako posiłek przedtreningowy, czy jako źródło białka, bardzo fajna sprawa, niedroga. I też w sumie polska firma fajnie. Tam, gdzie możemy się polską jakością i polskim smakiem podeprzeć, to ja wybieram polskie, po prostu. Proste, sypiemy orzeszki, pijemy daktyle, morelki. Tutaj mamy jeszcze żurawinę i mamy rodzynki suszone na słońcu. Zaraz dodamy po prostu łyżeczkę maszapa, żeby dodać. Tak naprawdę wiecie, no można zrobić to samym maszapem i też smakuje, tylko wtedy trzeba czymś dosłodzić, ale ja jednak uważam, że te bakalie robią robotę, bo to jest i źródło tłuszczu, i błonnika, i składników mineralnych. Na pewno warto coś takiego sobie dodać do posiłku. Można to jeszcze dosłodzić, jak ktoś ma ochotę, miodem, nie? To tylko po prostu mieszamy, nie? Ma tu filozofii jakiejś szczególnej. Czyli co, soplóweczka, neuroprotektor, kordyceps na wydolność. Wydolność, odporność, zdrowie oczu, zdrowie płuc, nie? Więc oczu nawet? Oczu, bo okazuje się, że kordyceps zawiera karotenoidy, tutaj jak marchewka, tylko takie, które są rozpuszczalne w wodzie i przechodzą barierę krew-mózg. Jest to tak jak, nie wiem, dużo ludzi kupuje luteinę na oczy, nie? Natomiast luteina nie przechodzi bariery krew-mózg. Jest po prostu dobrym przeciwutleniaczem, antyoksydantem. Natomiast nie ma wpływu na zdrowie oczu. Mówią o tym też przede wszystkim lekarze okuliści. Natomiast kordyceps ma to do siebie. Te karotenoidy, które są w nim zawarte, bardzo fajnie działają na oczy, nie? Więc warto sprawdzić, czy ten, na przykład dla osób, jak mają degenerację plamki żółtej, czy jakoś tego typu problemy, osoby, fajnie to może zadziałać. Proszę Cię bardzo, testuj, powiedz, czy zjadliwe. No, bardzo ciekawe smaku. Nie jest najgorsze, nie? Bardzo dobre. Masz białko, powiedzieliśmy soplówka neuroprotektor, nie? Ale grzyby to są też probiotyki. Soplówkę w medycynie chińskiej jest grzybem jelitowym. Mm-hmm. Więc jak dodajemy do jogurtu, mamy te bakterie probiotyczne, mamy prebiotyki, które są w soplówce i rzeczy, które pomagają nam na jelita. Do tego jak dodajemy jeszcze błonnik, który jest w bakaliach, mamy naprawdę bardzo fajny posiłek, który nie dość, że nas podnosi, no to jeszcze w fajny sposób dba o jelita. Mhm. Zobacz, pokrzywę. Zapomnieliśmy po pokrzywie, o nie opowiadaliśmy. Ja tą pokrzywę sobie, chociaż łyżeczkę, polecam dodać, bo to jest naprawdę złoto. Poczytajcie o pokrzywie, polecam. Ma dużo fajnych właściwości.
Nie jest to drogie, a działanie jest super, zwłaszcza jak jest jesień, bo na jesień jest... To jest okres przejściowy i obniża się odporność, nie? Więc wtedy warto zadbać o rzeczy, które tą odporność podnoszą, czyli grzyby właśnie, te jak pokrzywa, witamina C, kwas omega, czy cynk. To są rzeczy, które... Czy pokarmy bogate w to, bo to niekoniecznie muszą być suplementy, ale warto o tym pamiętać, nie? Mm-hmm. Bo to jest taka odporność, która nam się przyda, zwłaszcza, że... No straszą, że dużo chorych będzie w tym roku. Aha. Znowu, nie? Różne wirusy, różne rzeczy. Więc warto zadbać o to, żeby się imało jak najmniej. Tak. Słuchajcie, tą lampę wrzuciłem ostatnio na swoją relację na Instagramie. Jeśli mnie nie obserwujecie, to tutaj, proszę bardzo, wyskakuje mój nick. I bardzo dużo pytań było odnośnie tego, cóż to takiego jest. Słuchajcie, ta lampa nazywa się Pandora Star i jest tak na dobrą sprawę specjalnie przygotowanym stroboskopem do tego, żeby bodźcować nasz układ nerwowy. I teraz popatrzcie, świeci na nas biały stroboskop. Podkreślam, biały stroboskop. My kładziemy się pod nim z zamkniętymi oczami i bez kitu po kilku chwilach zaczynamy widzieć kolorowe fraktale. Przypominam, białe światło, a my po prostu tutaj kolorowe kalejdoskopy, mrygające fraktale, jakieś skomplikowane wzory. No bez kitu, tak jak po czandze. Możemy na tej lampie wybierać jakieś tam różne programy związane z tym, co chcemy uzyskać. I z tego, co się orientowałem, słuchajcie, bo ja do końca nie wiem, jak to działa i pewnie nikt do końca nie wie, jak to działa, jak biały stroboskop może nas wrzucić po prostu na 20 minut do mocnej podróży psychodelicznej. Ten stroboskop miga z pewną częstotliwością, która jest odpowiedzialna za różną częstotliwość fal naszego mózgu. Czyli nasz mózg, który cały czas dostaje pewną częstotliwość bodźca, zaczyna się do tego dopasowywać. Ale dlaczego akurat towarzyszą temu kolorowe fraktale, to ja nie wiem. Ale chodzi w tej lampie o to, żeby po prostu przecierać pewne szlaki neuronalne związane z różnymi częstotliwościami naszego mózgu. To jest troszeczkę tak jak z siłownią, nie? Jak chodzimy i zaczynamy powtarzać i te mięśnia, które cały czas są bodźcowane ciężarem, zaczynają rosnąć i się rozwijać i my zaczynamy być coraz silniejsi. W tej lampie chodzi o podobną rzecz, że jeśli my cały czas bodźcujemy jakąś falę mózgową, no to w pewnym momencie staje się ona dużo łatwiejsza dla nas do skorzystania. Problem tylko polega na tym, że ta lampa kosztuje 5 500 euro. Bez kitu. Drożyzna. Dlatego na razie chyba zostanę przy moich kapeluszach. Psst, słuchajcie, za każdego lajka, którego zostawicie pod tym filmem, w lesie wyrośnie 10 grzybów. Także bardzo was proszę o zrobienie tego pod tym filmem, a my lecimy dalej. Inną propozycję podania, która też dodaje tak jakby dodatkowych zalet mashupowi, jest sok z grzybami. Bardzo fajną opcją są soki warzywne, albo sok pomidorowy, albo ten. No my tutaj użyjemy soku pomidorowego warzywnego z chili. Dlaczego z chili? Bo chili podkręca metabolizm i poprawia wchłanianie różnych składników aktywnych. Dlatego warto to dodawać. No według różnych badań nawet 20% potrafi ten metabolizm podnieść, więc powiem wam, że jak 20% podniesie, no to więcej można zjeść, jak ktoś lubi. A my lubimy. No. Można też zwykły sok pomidorowy pieprzem po prostu posypać. Natomiast no, chciałem wam to też pokazać, bo uważam, że tak, te soki pomidorowe i soki warzywne są bardzo zdrowe. Sok pomidorowy to jest organiczny potas, bardzo zdrowy, który się fajnie przyswaja. To jest lipoken i okazuje się, że lipokenu jest więcej w przetworach pomidorowych niż w świeżych pomidorach. To jest też fajny przeciwutleniacz i ma parę fajnych właściwości. No więc tak generalnie to jest bardzo proste, no bo co dodajemy mashupa, dodajemy ten. Jak chcecie jeszcze zrobić taki turbo ten soczek, to ja osobiście jeszcze dodaję i uważam, że to jest bardzo fajne połączenie. Ja jeszcze dodaję soku imbirowo albo imbir z cytryną do tego, a tutaj mamy nawet takie combo imbir z cytryną i z kurkumą. To też są kurkuma i imbir to są naprawdę super fajne kłącza, które mają niesamowite działanie i poprawiają w zasadzie wszystko. I poprawiają trawienie i odporność, mają działanie antyneuroprotekcyjne. Uważam, że powinno się je doceniać. Takim polskim odpowiednikiem, polskim imbirem jest
chrzan. Jakbyście nie wiedzieli, też jest super zdrowy, też bardzo polecam, ale ten. Ja to w ogóle lubię jeszcze, żeby było trochę nawet bardziej ostre, więc jeszcze to pieprzę. No i tak to mniej więcej wygląda. Ale smak jest fajny i to naprawdę działa, więc jak byście mieli ochotę potestować jakieś różne rzeczy poza kawą z grzybami, to sok pomidorowy jest sztosowy. Ja też sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy lubią smak grzybów. Wszyscy jesteśmy inni, natomiast żeby to działanie grzybów, żeby go można było doświadczyć też bez przymusu smaku, no my przygotowaliśmy też kapsułki. Mamy, wiecie, mamy mashupa w kapsułkach, także możecie spróbować, jeśli wam nic nie siadło z naszych propozycji. Tak samo mamy zrobioną soplówkę w kapsułkach. Ten produkt soplówki to jest mieszanina owocników i ekstraktu z grzybni wzbogacona o niacynę. I o, podobnie. Jacynę już tam macie, okej. Tak jest. I podobnie mamy z kordycepsem, gdzie mamy owocniki kordycepsu suszone, mielone. Do tego jest ekstrakt z grzybni kordycepsu suszony, mielony. I niacyna, bo niacyna uważamy, że jest dobra do wszystkiego. Mm. Takie opcje też istnieją, zapraszamy. Wszystkie informacje odnośnie mashupa umieszczam w opisie, a tutaj znajduje się przyobiecany przeze mnie materiał o amanicie, o tym straszliwie trującym grzybie i jak go żarłem. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, także trzymajcie się i do następnego.